W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda praca opiekuna alpak. Czy jest to opłacalne, co przy tym wszystkim trzeba zrobić, a najważniejsze, czy jest to czysta praca. Pamiątka po alpace. To już walki się zaczynają. Tak. Jak się pożygam, to... Powiedz mi, od czego zaczynamy dzień z alpakami? Pierwszą rzeczą, jak przychodzę do alpak, jest ich nakarmienie. Czyli po nocy są głodne? Wiecznie głodne. Czyli wchodzimy do środka. Wchodzimy. Cześć, alpaki. Cześć. No i co, nie po głowie. Aha, okej, okay. A czemu? Bo mają wrażliwe uszy, wrażliwe czubki głowy, dlatego że oznacza to dominację. Proszę bardzo. Trzymam. Dwa kubeczki jedzonka dla tych małych. Okej. Okay. O, no, ładnie, no i pachnie. Chodź. No ja też bym chciał to zjeść, jakbym był alpaką. Dorynny dla tych małych. Uwaga. No. O. Tak po trochu. O. One były fest głodne. To jest jeden z momentów, w którym alpaki plują. Po to, żeby odstraszyć rywala. Aha. I zjeść samemu więcej. One nie plują śliną z buzi, tak jak my, tylko śliną z pierwszego żołądka, czy to jest jedzenie częściowo przetrawione. Ojej, czy kwiat. Ono bardzo śmierdzi. O chuj. O. To kichną. Kichnięcie. Tak, to było kichnięcie. Dobra, ja się ich obawiam, one miały być takie miło nastawione. Jeśli dwóch facetów siada do stołu i mają noże i marchewki, to znaczy, że jest kolejny etap karmienia alpak. Alpaki nie mają górnych zębów, więc one, jak im damy tak marchewkę, to nie mają jak sobie tak odgryźć. I z czego tutaj się można utrzymać? No z alpakoterapii, bo coraz więcej osób zgłasza się do nas na indywidualną terapię, gdzie staramy się pomóc. I alpakoterapia jest metodą wspierającą, a nie zastępującą. Koszt alpaki to jest mniej więcej między 3 a 40 tysięcy złotych. Im lepsze runo alpaki, tym wyższa cena. Goli się je raz w roku. Aha. I z jednej alpaki jest około 3 kg runa. Cena, nawet liczba już w zaokrągleniu po podwyższeniu, to jest za kilogram jest 200 zł. To nie jest rzecz, z której możesz się utrzymać. Cześć Wojtek. Cześć. Witam Was. Nigdy nie wiedziałem, że do tego dojdzie, ale jesteśmy na fermie alpak. Wojtek mi powie, jak obchodzić się z taką alpaką, ponieważ chcielibyśmy taką alpakę na 2 dni do naszego filmu na Abstrahuje TV. Jak w internecie i na memach. Musisz zapewnić jej dużo marchewki. Dużo marchewki, bo my mamy catering na planie, ale to nie mogę jej kanapki dać, tak? Tylko musisz. O! W ogóle alpaki są bardzo natarczywe. Bardzo natarczywe. Nie jemy z miski? To by je winił, kto nie lubi marchewki, tak? O, chyba cię lubią. No, ciekawe czemu. Totalna zlewka, jak nie mam jedzenia. Jezus, co to za dźwięk. Ja chciałem sprostować, nie można wynająć jednej alpaki na jeden dzień. Trzeba wynająć co najmniej 2 alpaki na jeden dzień. Okay, no dlatego, że są zwierzętami stadnymi. Moja mama ma identyczny kolor dywanu w pokoju. Masz dywan z alpaki? Nie, mam dywan w kolorze brudny, biały. One się myją w piachu. Myją się w piachu alpaki? Mycie w piachu nie brzmi jak mycie. O właśnie. To jest pamiątka. To jest pamiątka po alpace. A czy ja mogę się przytulić do takiej alpaki? Chodź. O Jezu, jaki miłusie. Ale fajny. Mniej fajny. Powiem tak, nie wiem jak dokładnie w 100% wygląda na żywo taka terapia, ale mi już jest lepiej, a tylko je karmię, więc... więc polecam. To teraz, proszę bardzo, trzymaj kantarek dla Kazika. Zobacz. No. Zakładasz im tu, przez pyszczek. Przez pyszczek, tu podchodzi pyszczek. No. I teraz łapiesz za pasek. No. I do tyłu. Aha, i tu ten jest pasek. Dobra. Pasek, którym spinasz. Kaziu, spoko jest? Kaziu, mówię do ciebie. Minos, poczekaj. I znowu w tą kupę musisz wejść. Minos, poczekaj, czekaj. Delikatnie, delikatnie. Już jesteś, widzisz, po co te nerwy były. No i zakładamy, idzie mi coraz lepiej. Naprawdę mogę zostać hodowcą alpak. Widzę, że jeden ma... Za długie? Za długie te ząbki. Kto ma za długie zęby? Trzeba byłoby, żeby pan dentysta przyjechał okay. I przypiłował mu zęby. Panowie alpaki, proszę ręce do góry. Kto chce wyjść na spacer? O, ja mu zapinam kantarek. No, chodź. No ja tylko wiesz, to ciągniesz skrótko smyczy po kupie, więc... Chuj. Chuj. To jest śmieszną alpaką. Ale one patrzą, jakby naprawdę coś myślały sobie, nie? Chodźcie alpaki. Alpaki są już gotowe, więc idziemy na spacer. Czuję się jak król normalnie. Poczekajcie, tu jest ulica. Tup, 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 tup. Bierzemy się za tą... O Jezu, brudną robotę.
ale będziemy rozmawiać o czystym interesie, czyli ile na tym wszystkim idzie zarobić. Ile taka osoba, która jak ja na przykład ci teraz pomaga, jaka jest stawka, nie wiem, godzinowa? Godzinowa stawka to jest 20 zł na godzinę. A dla takiej osoby jak ty, która, że tak powiem, wynajmuje te alpaki, nie wiem, na zajęcia terapeutyczne? Jak prowadzę alpakoterapię indywidualną, to za 50 minut koszt 80 zł dla rodzica. Okej. Okay. Natomiast jak jadę na zajęcia do przedszkola, do szkoły, 400 za godzinę i 600 za 2 godziny tak naprawdę. Dobra. Zajęć. I ile z tego wszystkiego mają alpaki? Z tego mają pyszne siano, pyszną marchewkę. Para alpak nie pracuje więcej niż 2 godziny. Dziennie. To też dobra robota, czyli trzeba się zatrudnić jako alpaka. Posprzątają po nich, nakarmią. Dadzą marchewkę. 2 godziny pracy. A ty będąc alpakam przychodzisz i cię jeszcze pogłaszczą, poprzytulają. No, a my dalej to gówno będziemy przerzucać. Czujesz? Czuję właśnie. Jak się pożygam, to... Dawaj, pierwsze gówno. Możemy się zamienić. O Boże, serio? Kurde, do gnoju w Nike'ach przyszedłem, no. To była kupa brudnej... Kurde, roboty. Jeszcze raz, wyjadę! Góra. Sznureczki ze snopów wiązały. Pijemy wodę, halo? Jak tam, ziomeczki? Chodźcie ze mną. Posłuszne. Trzeba krótko trzymać. Grzebło służy do wyczesywania alpak. Wiemy coś więcej. No? Ale się kurzy na tej alpaki. No jak, zobacz. To jest jak dywan. Dywan teściowej przez 2 lata nie trzepany. Proszę wsiadać. I druga alpaka. Dziękuję ci bardzo za ten cały dzień. I za tą przyjemność, że mogę tutaj być. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przemek jedzie teraz właśnie na terapię z dziećmi do szkoły, a ja skończyłem 6-godzinny dzień pracy przy alpakach. Co prawda pieniądze nie śmierdzą, a moje buty owszem, ale za 6 godzin pracy, czyli od 8 do 14, zarobiłem 120 zł. Pod koniec każdego odcinka wrzucamy te pieniądze do puszki, a pod koniec roku wydamy je na szczytny cel. Przy realizacji tego odcinka dowiedziałem się wielu cennych informacji dotyczących alpak i dotyczących opieki nad nimi, oczywiście nie myląc z lamami. Ta praca jest naprawdę przyjemna, choć niekoniecznie czysta. Zostawcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu, jakie jeszcze zawody mam sprawdzić w kolejnych odcinkach.